Podcast Indianie Blade Twarze ma na celu przekazać interesujące i mało znane fakty związane z dziejami Ameryk. W tym fascynującą podróż za ocean zabiera nas Jarosław Wojtczak, podróżnik, indianista, znawca dziejów Ameryk, autor wielu książek, w tym największej liczby tytułów z serii historyczne bitwy. Zainteresowanych tematyką zapraszamy do lektury. Link w opisie. Zachęcamy do subskrypcji kanału. Drogi Jarku, ten odcinek chcemy poświęcić obecności Indian w wojsku Stanów Zjednoczonych. Chciałbym zapytać, jak ta obecność się zaczęła, kiedy, no i jakie, jaką rolę odegrali Indianie w wojsku amerykańskim, zwłaszcza w czasie I i II wojny światowej? No, żeby mówić o obecności o udziale Indian w szeregach armii amerykańskiej, chyba powinniśmy wyjść od, od wojny secesyjnej. Od wojny secesyjnej, albowiem obie strony, zarówno Konfederacji, jak i unioniści, starali się wykorzystywać Indian do walki przeciwko swoim wrogom. Szczególnie dotyczyło to Indian na zachodzie. Głównie byli to przedstawiciele tak zwanych pięciu cywilizowanych plemion, którzy zamieszkiwali na terenie dzisiejszej Oklahomy i Kansas. Mam na myśli Czoktawów, Cikasawów, Cirokezów, Krików i Seminoli. Otóż zapewne mało kto wie, ale szczególnie konfederaci próbowali formować nawet regularne oddziały. Spośród tych cywilizowanych Indian powstały pułki Cirokezów, Krików, Cikasawów. Próbowano ich wykorzystać nawet... W regularnej walce, ale już pierwsza większa bitwa stoczona na zachodzie nad Wilson's Creek w dzisiejszym stanie Missouri pokazała, że Indianie do regularnej walki się nie nadają. Po prostu byli zbyt czuli na regularny ogień piechoty, a zwłaszcza artylerii. Szybko szli w rozsypkę, nie nadawali się do regularnej walki, dlatego w późniejszym okresie wykorzystywano ich głównie jako zjadowców, jako partyzantów, dywersantów. I taką rolę odgrywali zresztą po obu stronach do końca wojny secesyjnej. Mało zapewne kto wie o tym, że ostatnim generałem Konfederacji, który poddał się Wojskom Federalnym w maju 1865 roku, był pochodzący z plemienia Chirokezów generał Stant Whitney. Ostatni generał Konfederacji, który złożył broń <todgłos> paradoks Indianin. Jeśli chodzi o okres po wojnie secesyjnej, w armii amerykańskiej służyli tzw. Tak zwiadowcy indiańscy. W 1869 roku, kiedy zreorganizowano armię amerykańską, etat zwiadowców wynosił około 1000 osób ale de facto z tego co pamiętam było ich tylko 474. Byli to zarówno wojownicy pochodzący z plemion południowych, tych o których wspomniałem. Ale także wojownicy z plemion północnych, którzy wspomagali armię amerykańską w walkach z tymi najbardziej nieprzejednanymi plemionami Siuksami, Czejenami, Arapachami. To byli głównie zwiadowcy pochodzący z takich plemion jak Arikara, Wrony, Szoszoni, na południu Anadarko, Kaddo, Cirokezi, Osagowie. Trzeba powiedzieć, że w okresie wojen indiańskich oni odegrali bardzo ważną rolę, szczególnie w walkach z Apaczami, bo to Apacze jako praktycznie ostatni Indianie stawiali opór Amerykanom w latach 80. XIX wieku. No, wystarczy tutaj wspomnieć słynnego Geronimo, czy Victorio Nane, Czato to byli ci wojownicy, którzy do samego końca starali się stawić opór Amerykanom. I tu paradoks, bo apaczów pokonano głównie dzięki pomocy innych apaczów. Zresztą, chyba generał Kruk, który uchodził za najlepszego znawcę, jeśli chodzi o Indian, i i, I chyba wykazał się największymi zdolnościami w, wo w wojnach z Indianami, powiedział, że żeby oszlifować diament, to trzeba wykorzystać pył diamentowy. Czyli krótko mówiąc, gdyby nie pomoc zwiadowców apaczów, tych, którzy wspomagali Amerykanów, którzy byli im przyjaźni, prawdopodobnie nie udałoby się tak szybko pokonać tych najbardziej nieprzejednanych apaczów. A czy ci ludzie nie mieli jakichś oporów nie wiem, natury moralnej, że wspomagają, wspomagają biały przeciwko swoim czerwonoskórym współbraciom? Czy... No cóż, trzeba powiedzieć, że w wielu plemionach ta więź była bardzo luźna. Było mnóstwo grup, które często rywalizowały ze sobą, często nawet ze sobą walczyły, więc pozyskanie jednych przeciwko drugim było stosunkowo łatwe. Tym bardziej, że Zwiadowcom obiecywano apanarze, otrzymywali broń, wyposażenie, żołd. Jeżeli chcieli, mogli nosić także mundury. I tutaj się odwołam do takiego słynnego westernu ostatnia walka, walka apacza z Bertem Lancasterem w roli głównej. Odgrywa tam rolę ostatniego wojownika Apaczów Masaya, ale nie o nim chcę mówić. Chcę powiedzieć o jego głównym rywalu i przeciwniku, którego gra gwiazdor Hollywoodu Charles Bronson. Notabene Człowiek, którego rodzice wyemigrowali z terenów dzisiejszej Litwy i którego rodowe nazwisko brzmiało Buchiński. I jeszcze w tym filmie występuje pod swoim rodowym nazwiskiem, dopiero później, kiedy troszeczkę obrósł w piórka, zmienił nazwisko na Bronson. I on tam gra właśnie takiego kaprala czy sierżanta. Dowódce zwiadowców indiańskich, chodzi w mundurze, i to jest właśnie przeciwnik tego naszego głównego bohatera. Także tych oporów raczej nie było, i gdyby nie udział zwiadowców indiańskich, na pewno wojny z Apaczami trwałyby znacznie dłużej. No dobrze, ale jaką rolę odegrali podczas I wojny światowej? Dobrze, ja jeszcze zanim dojdę do pierwszej wojny, to powiem, że pod koniec XIX wieku, właściwie, w armii, Amery armii amerykańskiej była bardzo nieliczna. Ogromny naród. Wielu milionów ludzi, a armia 100 tysięcy czy, 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 czy 200 tysięcy, to naprawdę, jak na tak potężne państwo to były to były niewielkie siły zbrojne. W armii służyło, o ile pamiętam, pod koniec, czy na początku XX wieku 40 zwiadowców indiańskich, to byli Apache, stacjonowali w dwóch fortach na terenie stanu Arizona, Fort Apache Fort i Fort Huachuca i Ci Indianie, zanim jeszcze, zanim jeszcze wybuchła pierwsza. A przepraszam, to już, to już było po wybuchu I wojny światowej, rok 1916. Słynny rewolucjonista meksykański, Pancho Villa, jakby nie było, dokonuje w marcu przekracza granicę amerykańską, dokonuje najazdu na pograniczne miasteczko Columbus, czym wywołuje reakcję rządu amerykańskiego. Amerykanie wysyłają w pościg za nim w głąb Meksyku. Prowadzoną przez generała Johna Pershinga, Pershinga, i właśnie w składzie ekspedycji Pershinga jest tych kilkudziesięciu zwiadowców apackich, którzy tropią razem z Amerykanami panczowie. No, jak wiemy, nigdy nie udało im się panczowi dopaść. W 1917 roku Stany Zjednoczone przystępują do I wojny światowej. Jak pamiętamy, przez pierwsze trzy lata wojny Stany Zjednoczone były państwem neutralnym, nie angażowały się i tu nagle 1917, kwiecień, wypowiedzenie wojny Niemcom, co tu zrobić, armia słabiutka, więc trzeba podjąć kroki, żeby ją wzmocnić. Trzeba powiedzieć, że wysiłek Amerykanów podczas wojny światowej był rzeczywiście imponujący, bo w bardzo krótkim czasie zmobilizowali około 4 milionów ludzi. 4 milionów ludzi, z czego około 2 milionów zostało wysłanych do Europy. I w dużej mierze około milion wziął udział w walkach na froncie zachodnim to ten słynny front argoński. Między innymi w składzie tych wojsk amerykańskich są oczywiście także Indianie. Trzeba powiedzieć, że Wśród tych 4 milionów zmobilizowanych żołnierzy amerykańskich było dokładnie 12 509 Indian, z czego 6 000 to byli ochotnicy, a te 6 509 to byli rekruci zmobilizowani. Spośród tych ponad 12 000 ludzi. 8 tysięcy zostało wysłanych do Francji. Tam wielu z nich wyróżniło się w walkach na froncie zachodnim. Niektórzy nawet zyskali awanse. Wielu otrzymało wysokie odznaczenia. Oczywiście wielu także poległo. Mówiąc o walkach Indian podczas I wojny światowej, nie możemy ograniczać się tylko do armii amerykańskiej. Pamiętajmy, że była jeszcze Kanada. Kanada jako dominium brytyjskie była stroną wojenną już od początku 1914 roku. I chcę powiedzieć, że także w armii kanadyjskiej, która, której przedstawiciele byli wysyłani do Europy i walczyli na froncie zachodnim, znalazło się około 3000 Indian kanadyjskich. Z tego co mi wiadomo, to była to Jedna trzecia wszystkich mężczyzn w wieku poborowym zdolnych do noszenia broni, a więc to był dosyć, dosyć duży wysiłek. I tu, ciekawostka, I tu ciekawostka okazuje się, że ci kanadyjscy Indianie byli znakomitymi zwiadowcami, ale jeszcze lepszymi strzelcami wyborowymi, snajperami. Okazuje się, że spośród naj Słynniejszych, najbardziej wydajnych, efektywnych snajperów kanadyjskich, pierwszych sześciu to, było Indi to byli Indianie. Pierwszych sześciu to byli Indianie. I ja sobie tutaj pozwolę wymienić dwóch z nich. Mianowicie Henry Northwest. To nie był czystej krwi Indianin, tylko to był mieszaniec. Płynęła w nim krew Indian Cree. I metysów pochodzenia, pochodzenia francuskiego. Otóż temu strzelcowi wyborowemu przypisano 115 zabitych Niemców. Bardzo no to już niezła nie, nie liczba. No niestety Henry Northwest nie miał szczęścia, bo w pojedynku ze snajperem niemieckim połknął kulkę, jak to się mówi, zginął, nie wrócił. Ale słuchajcie, podobno był jeszcze lepszy od niego. Strzelec nazywał się Francis Pegahamaga, Pegahamaga Bow, bardzo skomplikowane nazwisko, to już był czystej krwi Indianin z plemienia Ojibwejów i słuchajcie, według niepotwierdzonych danych jemu się przypisuje zastrzelenie blisko 400 Niemców, no... Być, tak, może jest batalion to, być może jest to liczba przesadzona, bo akurat te dane w przeciwieństwie do Northwesta nie zostały potwierdzone, ale wielu historyków zgadza się z tym, że wynik jaki osiągnął Francis był. Znacznie lepszy niż, niż wynik Hendrego Northwesta, któremu, tak jak powiedziałem, przypisano i to podobno był dokument o 115 zabitych Niemców. Warto wspomnieć, że już w czasie I wojny zarówno Amerykanie, jak i Indianie starali się wykorzystywać Indian w szeregach wojsk łączności. Jako szyfranci? Jako szyfrantów, no, ja, może jeszcze nie jako szyfrantów, ale może e, e, tych, którzy obsługiwali radiostacje czy, czy, czy telefony. No, z czego to wynikało? No, wynikało to przede wszystkim z tego, że mogli się posługiwać własnym językiem, którego nikt nie znał, nie rozumiał i nie można było, nie można było rozszyfrować tego, o czym mówią. E, z tego, co mi wiadomo, e, w czasie I wojny światowej. W szeregach armii amerykańskiej służyło co najmniej 14 takich szyfrantów, żołnierzy łączności. Pochodzili z plemienia Czoktawów, ale oprócz nich było jeszcze kilku Cirokezów, Komanczów, Mochawków, Osagów. Także liczba przedstawicieli tych plemion była trochę większa niż nam się, niż nam się wydaje. Cóż można powiedzieć? Wysiłek Indian, mówię tutaj o Indianach Amerykańskich, i jaki wkład, jaki wnieśli w zwycięstwo na froncie zachodnim, zaowocował tym, że w 1919 roku, w ramach wdzięczności, Kongres Amerykański przyznał wszystkim weteranom, i wojny światowej obywatelstwo amerykańskie. Musimy pamiętać o tym, że w tym czasie większość Indian amerykańskich, zwłaszcza tych, którzy mieszkali w rezerwatach, nie miała obywatelstwa. Nie miała. Także to był pierwszy krok do zrównania ich z innymi obywatelami Stanów Zjednoczonych, ale Kolejny krok miał miejsce w roku 1924, ponieważ wówczas ustawa znana jako Snyder Act przyznała obywatelstwo wszystkim Indianom, którzy do tej pory tego obywatelstwa nie mieli. I dopiero od 1924 roku wszyscy, wszyscy Indianie amerykańscy są równo, Prawnymi obywatelami Stanów Zjednoczonych. Chciałbym jeszcze podsumowując temat I wojny światowej powiedzieć, że w 1925 roku w miejscowości Muskogee w Oklahomie odsłonięto jedyny pomnik upamiętniający przedstawicieli tych pięciu cywilizowanych plemion, którzy brali udział w I wojnie światowej. I ten pomnik stoi do dzisiaj. No dobrze, a jak to było z Indianami podczas II wojny światowej? Jeżeli chodzi o II wojnę światową, to wszyscy zapewne kojarzą Indian jako tak zwanych code talkers, czyli szyfrantów krótko mówiąc. I rzeczywiście chyba największy wkład w zwycięstwo Amerykanów, szczególnie na, 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 na froncie na Pacyfiku. Wnieśli właśnie ci szyfranci. Tak jak wspomniałem, pierwsze próby z szyfrantami miały miejsce już w, podczas I wojny światowej, i tutaj nie dopowiedziałem jednej rzeczy, że to był wynik absolutnego przypadku. Mianowicie pewien oficer amerykański. W którego oddziale byli Indianie, przez przypadek podsłuchał rozmowę dwóch czoktawów i ani w ząb nic nie zrozumiał. Więc zapytał ich, o czym oni mówią i jakim językiem się posługują. I oni mu wtedy wyjaśnili, że to jest ich narzecze, ich dialekt. I on wtedy wpadł na pomysł, żeby wykorzystać ten dialekt indiański do szyfrowania wiadomości. Po wybuchu II wojny światowej wrócono, do tego i po 1941 roku zaczęto szkolić indiańskich szyfrantów. Ci ze słuchaczy, którzy pamiętają ten słynny film Szyfry Wojny z Nikolasem Cage'em i Adamem Biczem w rolach głównych, to wiedzą, że Głównymi szyfrantami byli Indianie z plemienia Nawachów. Chcę tutaj powiedzieć, że Nawachowie, oprócz Chirokezów, to jest najliczniejsze plemię, które do dzisiaj żyje na terenie Stanów Zjednoczonych. Tych szyfrantów było ponad 400, ale to nie byli jedyni Indianie, jacy służyli w armii amerykańskiej i byli wykorzystywani jako szyfranci, bo byli także Komancze, Czoktawowie, przedstawiciele także innych, innych plemion. A czy to prawda, że e, tak jak właśnie pokazano na filmie Wichwy wojny, przepraszam, szyfry wojny, <laughs> szyfry, szyfry ja. wojny e, jakby a, żołnierze amerykańscy no, mieli obowiązek jakby nie dopuścić, żeby ci szefranci dostali się więcej Japończyków i w sytuacji jakiegoś zagro ekstremalnego zagrożenia ich zastrzelić po prostu? No, e, jakkolwiek film jest troszeczkę troszeczkę naciągnięty, powiedzmy. To prawdą jest to, że każdy z tych indyjskich szyfrantów miał do pomocy żołnierza amerykańskiego, który był jego takim osobistym ochroniarzem. I zadaniem tego ochroniarza było to, żeby strzec swojego podopiecznego i nie dopuścić do tego, aby nie daj Boże trafił do niewoli żywy na dodatek, bo wówczas poddany torturom mógł japończykom Zdradzić zasady posługiwania się szyfrem. My tam na tym filmie mamy taką scenę, prawda? Pamiętamy, jest taka scena, kiedy w trakcie ataku japońskiego, Japończyków, ci szyfranci indiańscy no, już są niemalże wzięci do niewoli przez Japończyków. I ten główny bohater, grany przez Nicolaasa Cage'a, już nawet wyjmuje tego kolta ale nie decyduje się na to, żeby przyjaciela zastrzelić. No tak się składa, że prawdopodobnie takiego przypadku chyba nigdy nie było. No ja w każdym razie o tym nic nie wiem, ale rzeczywiście chyba prawdą jest to, że za wszelką cenę starano się nie dopuścić do tego, aby szyfr został zdradzony, a mógł być zdradzony tylko wtedy, jeśli któryś z tych szyfratów dostałby się żywcem do niewoli japońskiej. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście Indianie walczyli w szeregach armii amerykańskiej nie tylko jako szyfranci. Ja tutaj wspomnę o takim chyba najsłynniejszym indiańskim żołnierzu piechoty morskiej. Nazywał się Ira Heiss, pochodził z plemienia Pimów. Pimowie to plemię z Arizony, byli sąsiadami Apaczów. Zasłynął z tego, że był jednym z sześciu żołnierzy, którzy podczas walk o wyspę Iwo Jim'a zatknęli ten słynny sztandar na najwyższym wzgórzu Iwo Jim'a, Suribachi. Sześciu żołnierzy, pamiętamy to, 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 słynne to zdjęcie, zdjęcie słynne powstało, zdjęcie, tak, tak słynne zdjęcie to? wykonane przez y, y, korespondenta New York Timesa. To zdjęcie zostało, z tego co pamiętam, zrobione 23 lutego w trakcie walk o Iwo Wodzimy, a już 25 ukazało się w gazecie. Jak to się stało, nie wiem. Nie było chyba jeszcze wtedy. No, no, musiały być jakieś, jakieś, upielnie, jakieś techniczne sposoby, tak. prawda, żeby, żeby to zdjęcie przekazać. I słuchajcie, ten dziennikarz korespondent wojenny, on się chyba nazywał Joe Rosenthal, jeśli dobrze pamiętam, został jeszcze w tym samym roku w 1945, uhonorowany. To zdjęcie nagrodą policjera. To zdjęcie zrobiło oszałamiającą karierę i podobno, podobno jest to najczęściej reprodukowane i pokazywane zdjęcie w ogóle w dziejach. No tak, całą tę historię opowiada też świetny film, Sztandar Chwały Quinta i I tam jest właśnie ten amerykański żołnierz pokazany, ten india, Indianin, prawda? W amerykańskim A yeah, mundurze, ta. tak? Y, jako taka postać dosyć jednak tragiczna, który jakby zmaga się z tą, tą traumą, można powiedzieć, y, frontową, bo on chyba jakimś wielkim bohaterem wojennym bo nie był. na takiego został trochę przez propagandę. Wykreowany. Wykreowany. No więc słuchajcie, jeśli chodzi o Jerzy Hajsa, tak jak powiedziałem, był jednym z sześciu tych żołnierzy, których uwieczniono na tym słynnym zdjęciu. Mało kto wie, że w toku dalszych walk trzech z nich zginęło. Trzech, w tym Aira. Przeżyło i zostali przez dowództwo amerykańskie odesłani do kraju, gdzie wykorzystywanych do celów propagandowych. Jeździli po kraju jako bohaterowie, byli fetowani. E, oczywiście namawiali, namawiali młodych ludzi do wstępowania do wojska. No, reklamowali pożyczkę wywojenną. Także, pożyczkę reklamowali. Trzeba powiedzieć, że dla Ary źle się to skończyło, ponieważ no, każdy chciał z bohaterem wypić i on tam po prostu popadł w alkoholizm. Kiedy wojna się skończyła, z bohatera, z bohatera stał się zwykłym. Weteranem w stopniu kaprala, którego odesłano z powrotem do ubogiego rezerwatu w Arizonie, i on tam nie mógł się znaleźć. Oszołomiony sławą, która go przez kilka miesięcy kilka miesięcy otaczała, wziął jeszcze udział w 1954 roku w odsłonięciu pomnika, bo na podstawie tego zdjęcia na cmentarzu narodowym Arlington w, w Waszyngtonie, postawiono potężny pomnik. No i tu się muszę pochwalić, bo podczas pobytu w Waszyngtonie miałem okazję ten pomnik obejrzeć, uwiecznić go nawet na zdjęciu, sfotografować się na jego tle. Rzeczywiście e, bardzo ciekawa, imponująca rzecz i Ira Heiss w 1954 roku, kiedy oddawano go do użytku, jako gość honorowy jeszcze uczestniczył, ale już kilka miesięcy później, słuchajcie, no zmarł w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Prawdopodobnie wdał się w Jakąś bójkę pijacką, później padł na ziemię i, 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 i zmarł z wychłodzenia organizmu w wieku 32 lat. Także e, źle, się to, źle się to dla niego skończyło. Powiem tutaj jeszcze taką rzecz, że w 2008 roku Kongres Stanów Zjednoczonych w, uchwalił ustawę, która uznała zasługi tych szyfrantów indiańskich. Ustawa nazywa się po angielsku Code Talkers Recognition Act, czyli ustawa uznająca tych szyfrantów, no, krótko mówiąc. Powiedzieliśmy sobie troszeczkę o Stanach Zjednoczonych, ale znów musimy wrócić do Kanady. Kanada również brała udział w II wojnie światowej i, i też wykorzystywała Indian w, w tym celu. Kanadyjczycy mieli swoich szyfrantów swoich szyfrantów, którzy na wzór amerykański, a zresztą na wzór tych swoich poprzedników z pierwszej wojny światowej, również obsługiwali radiostacje, telefony, pochodzili głównie z plemienia Cree, to chyba największe, takie najsłynniejsze plemie kanadyjskie. Z tego co mi wiadomo, w, podczas II wojny światowej w szeregach armii kanadyjskiej znalazło się około 6 tysięcy Indian. I co ciekawe, większość tych Indian, zwłaszcza tych mieszkających w rezerwatach, nie miało nawet obywatelstwa kanadyjskiego. Obywatelstwo kanadyjskie przyznano wszystkim Indianom dopiero w 1960 roku, a więc dwadzieścia kilka lat po Amerykanach. To właśnie można zapytać, o co oni się bili. No chyba traktowali jednak tą Kanadę jako swoją ojczyznę i formalności nie miały dla nich większego znaczenia. A tak trochę przenosząc się do naszych realiów, jak to było z polskim indianinem walczącym w AK? No masz pewnie na myśli słynnego Satoka, czyli Stanisława Supłatowicza, no, z tego, co mi wiadomo, rzeczywiście walczył w szeregach Armii Krajowej, w Górach Świętokrzyskich. Był chyba aresztowany przez hitlerowców i zbiegł z transportu, który wiózł go do Oświęcimia. Akurat udało mu się chyba wyskoczyć z wagonu na terenie Kielecczyzny. Dostał się do oddziału partyzanckiego i, i tam walczył. Jak... W szczegółach wyglądała jego walka, niestety tego nie mogę powiedzieć. Natomiast mówienie o Satoku jako o polskim Indianinie, według niektórych, też jest pewnym nadużyciem, bo tak do samego końca są sceptycy, którzy uważają, że ta jego biografia może nie do końca jest prawdziwa. Przypomnijmy sobie taką historię takiego kanadyjskiego. Indianina, który nosił nazwę Szarasowa, Grey Owl, człowieka bardzo znanego, zresztą pisarza, autora wielu ciekawych książek, chociażby takiej książki Sajjo i jej Bobry. Akurat tę książkę czytałem, zapamiętałem, który ostatecznie okazał się. Anglikiem, który jako młody chłopiec uciekł do Kanady, tam zamieszkał wśród Indian, wychował się w jakiś sposób wśród nich, przyjął indiańskie imię i przez wiele lat chodził za Indianina i dopiero przez zupełny przypadek wyszło na jaw, że żadnym Indianinem nie jest, tylko białym człowiekiem udającym Indianina, więc z tym naszym satokiem, kto wie, może jest podobnie. Jarku, dziękujemy Tobie za ten bardzo ciekawy odcinek. A słuchacze zapraszamy na kolejne. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki.